czym jest demokracja bezpośrednia, ale konkretnie. Demokracja bezpośrednia to jest taki system, w którym decyzje na poziomie państwa podejmowane są przez społeczeństwo, przy udziale społeczeństwa i pod kontrolą społeczeństwa. Czyli innymi słowy, decyzje, ostatnie zdanie w podejmowaniu strategicznych oczywiście decyzji ma zawsze społeczeństwo. Decyzji nie podejmuje partia, partia proponuje, rząd proponuje, a naród akceptuje albo i nie akceptuje. Właśnie w poprzednim odcinku mówiliśmy, że w systemie demokracji bezpośredniej są partie, one mogą być, ale nie ma partii rządzącej. Przy czym trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jak często widać w komentarzach osób, które nie zapoznały się z wiedzą, że to z każdą decyzją będziemy biegali do referendum. No nie jest to tak. Dlatego, że zdecydowana większość decyzji podejmowane są te decyzje na poziomie gmin, na poziomie samorządów. I tak można powiedzieć, że właściwie to ta demokracja bezpośrednia jest najbardziej widoczna i najbardziej intensywnie stosowana właśnie na poziomie samorządów, na poziomie gmin. Dlatego, że tutaj też mamy do czynienia z jakimś zbiorowiskiem ludzi, na przykład z danej gminy i ich przedstawicieli, na przykład w Radzie Gminy. No ale zgodnie z demokracją bezpośrednią, to nawet jeśli Rada Gminy, czy jakikolwiek inny organ samorządowy ustala coś, to końcową decyzję podejmują mieszkańcy. Końcową decyzję podejmują właśnie mieszkańcy danej gminy. Ponieważ najwięcej tego typu drobnych właśnie decyzji jest w demokracji bezpośredniej podejmowane na poziomie tym najniższym, to na poziomie państwa tych decyzji jest do podjęcia odpowiednio mniej. I tu mówimy o tym, że w przypadku już na przykład Sejmu, to tych propozycji, tych decyzji jest dużo mniej i dlatego na przykład właśnie w Szwajcarii takich decyzji strategicznych dla kraju jest dużo, dużo mniej podejmowanych właśnie na poziomie parlamentu, na poziomie już tutaj najwyższym. Dlatego demokracja bezpośrednia to jest system, w którym naród ma coś w końcu do powiedzenia. Druga sprawa to jest bardzo często mylone pojęcie WIR, czyli weto, inicjatywa i referendum. To jest narzędzie. Narzędzie demokracji bezpośredniej na każdym poziomie, bo na każdym poziomie mieszkańcy, na przykład gminy, mogą wtedy zawetować jakąś ustawę czy uchwałę lub też, jak będą chcieli, to mogą wprowadzić. W przypadku demokracji bezpośredniej nie ma hamulcowego, nie ma zamrażarki, nie ma czegoś takiego, że grupa jakaś społeczna podpisze na przykład inicjatywę mówiącą, że chcą wprowadzić jakąś ustawę, czy też na przykład zmienić brzmienie konstytucji. Takie coś jest możliwe, ale w warunkach polskich końcowa decyzja leży na przykład u marszałka Sejmu albo w partii rządzącej. W przypadku demokracji bezpośredniej tego nie ma, dlatego że jeżeli naród zdecyduje w referendum, że daną ustawę chce, to ona musi być wprowadzona. I w przypadku weta obywatelskiego, raczej obywatelskiego niż ludowego, bo w Polsce to weto ludowe źle się kojarzy, w przypadku weta, kiedy naród zechce jakąś ustawę usunąć, to ją po prostu usuwa. I to nie polega na tym, że cokolwiek, co się dzieje, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji, to jest decyzją motłochu, decyzją głupich. Dlatego, że ja wielokrotnie się pytam w takich przypadkach, kiedy ktoś mówi, Polacy są na to za głupi.
Mówiłem wcześniej, że to ty jesteś głupi? No nie. A twoja żona czy brat? Nie. To gdzie są ci głupi Polacy? Nie ma głupich Polaków. Oczywiście gdzieś tam będą wyjątki, ale Polacy są przede wszystkim niedoinformowani. Działanie właśnie wiru, czyli tych trzech elementów narzędzia demokracji bezpośredniej, polega na tym, że zanim podjęta jest decyzja dotycząca wprowadzenia nowej ustawy, czy usunięcia jakiejś ustawy, to łączy się z szeroką akcją edukacyjną. Mając do dyspozycji nasze własne media narodowe, bo dzisiaj tego oczywiście nie ma, ale w środowisku demokracji bezpośredniej, media należą do narodu i są kontrolowane przez naród. Więc właśnie kiedy mamy do czynienia z podjęciem jakiejś decyzji, gdzie musimy pójść do referendum i powiedzieć, że tak chcemy albo tak nie chcemy, to najpierw prowadzona byłaby szeroka akcja uświadamiająca, akcja edukacyjna, mówiąca narodowi całemu: słuchajcie, za chwilkę idziemy do referendum, idziemy w takim i w takim celu. Jeżeli na przykład będą osoby, które mówią coś innego, to one mają prawo też wyjść i powiedzieć: ja uważam inaczej. Ale dlaczego? Muszą wtedy to uzasadnić. Wtedy dopiero możemy w sposób inteligentny podjąć decyzję jako naród w referendum. Także nie ma się czego obawiać, że grupka jakichś tam pijanych z podbudki z piwem podejmie decyzję dla całego państwa. Takiego czegoś po prostu nie ma. Oczywiście możemy sobie teoretyzować, ale nigdy nie byłoby tak, że w 30-paromilionowym państwie o przyszłości państwa zadecyduje 5, 10 czy 20 osób, tak jak nieraz są takie komentarze, że to jacyś ludzie z podbudki z piwem będą mogli zadecydować o przyszłości państwa. No tak nie będzie, tak nie może być. Dlatego to są takie jakieś teoretyczne rozważania, które często gdzieś się pojawiają, bo jeżeli naród jest uświadomiony, naród wie, co ma zrobić, to naród masowo pójdzie do urny wyborczej. I jeżeli mówimy o tym, że jest obawa, że 20 osób zadecyduje o losie państwa, to co się dzieje dzisiaj? Przecież to dzisiaj właśnie mamy tak, że nawet jedna osoba potrafi, jak wiadomo, zadecydować o losie państwa 30-paromilionowego. W demokracji bezpośredniej jest to po prostu niemożliwe. Dlatego właśnie demokracja bezpośrednia ma to narzędzie, którym jest właśnie możliwość usunięcia ustawy, możliwość wprowadzenia nowej ustawy. Kluczowym narzędziem takim ostatecznym w demokracji bezpośredniej jest właśnie referendum, bo to referendum jest wolą narodu. Całość działania demokracji bezpośredniej polega na wykazaniu woli narodu w referendum i tak ma być. W Szwajcarii właśnie dokładnie tak się dzieje. Dlaczego? Bo Szwajcarzy jak chcą, to ustawę usuną. Dlaczego? Bo mogą. Mogą wprowadzić nową ustawę. Dlaczego? Bo chcą i mogą. Także w skrócie ogromnym mamy system i mamy narzędzie tego systemu. I na tym polega właśnie działanie demokracji bezpośredniej. Pytanie zachodzi, czy demokracja bezpośrednia już gdzieś na świecie działa. Tak, działa nie tylko w Szwajcarii, ale o dziwo, tam chyba są elementy tej demokracji bezpośredniej na Słowenii i w kilku państwach Ameryki Południowej. Natomiast taka najpełniejsza wersja jest właśnie w Szwajcarii. To nie oznacza, że wprowadzamy do Polski demokrację szwajcarską. Na to by nikt się nie chciał zgodzić, o zdrowych zmysłach, i dlatego my mówimy tylko o modelu, jaki istnieje od 150 kilku lat w Szwajcarii. Natomiast trzeba powiedzieć, że ze względu na to, że Szwajcarzy też popełnili błędy, bo przecież to nie jest idealny system, na szczęście pan profesor Mirosław Matyja dokonał dogłębnej analizy niedociągnięć demokracji
bezpośredniej Szwajcarii. Dlatego właśnie demokrację bezpośrednią w Polsce można wprowadzić w wersji polskiej. Co to znaczy? W wersji ulepszonej. Dlatego, że możemy podpierać się ponad stuletnimi doświadczeniami funkcjonowania w demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Stąd właśnie istnieje możliwość stworzenia demokracji bezpośredniej w Polsce w wersji lepszej niż w Szwajcarii. Czy na to musimy czekać 10 lat? No nie musimy czekać 10 lat, dlatego że demokracja bezpośrednia może być wprowadzona tu i teraz. Dlaczego nie? Wystarczy tylko poinformować polskie społeczeństwo o tym, że taka możliwość w tej chwili istnieje. Po raz pierwszy w historii Polski zaistniała możliwość absolutnie bezprecedensowa. I to trzeba właśnie wykorzystać. Jak wprowadzić demokrację bezpośrednią? Bardzo prosto i bardzo szybko, stosunkowo oczywiście, dlatego że wprowadzić demokrację bezpośrednią można już w następnych wyborach. W jaki sposób? Najlepiej by było zrobić tak, żeby do Sejmu dostało się co najmniej 325 osób z całej Polski, które to osoby jako priorytet przyjmą wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Dlaczego? Bo te osoby będą stanowić większość parlamentarną. I tutaj słyszę bardzo często wypowiedzi, tego się nie da. Jak to się nie da? Przecież się już dało. Co się dało? No dało się zrobić tak, że w poprzednich wyborach wybory wygrał PiS. I to wygrał większością. Stąd PiS jako partia stała się partią rządzącą. Dlaczego stała się partią rządzącą? Dlaczego PiS wygrał takim wielkim procentem mandatów zdobytych w Sejmie? Dlatego, że odpowiednia liczba uprawnionych do głosowania głosowała na PiS. A więc dało się osiągnąć większość? No dało się. To dlaczego ktoś mówi, że tego się nie da w przypadku demokracji bezpośredniej? Też się da, dlatego że to się da zrobić na podstawie wyborów. Wyborów, które za chwilę będą w Polsce. Jeżeli pomyślimy o tym, że w wyborach organizacje, które stanowią właśnie trzon demokracji bezpośredniej, w swoich programach mają zapisane właśnie, że chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, to jeśli odpowiednia liczba osób na te organizacje zagłosuje, no to wtedy znowu to jest to samo. Można zdobyć większość i wtedy ta większość wprowadzi demokrację bezpośrednią. Innymi słowy, jest to możliwe. Jest to w zasięgu ręki. Pytanie, czy nam się chce? Bo możemy zrobić jeszcze inaczej. Jeżeli my mówimy, że demokracja bezpośrednia jest systemem, w którym nie ma partiokracji, partie nie rządzą, nie ma partii rządzącej. Od wielu lat obywatele się dopominają o coś takiego, żeby kolokwialnie wyrzucić partię i tak dalej. Nie da się tego zrobić inaczej niż tylko właśnie w wyborach powszechnych. Bo wtedy, kiedy wprowadzimy chociażby tych 325 ludzi, to reszta może być z innych partii, ale nie ma partii rządzącej. Dlatego wprowadzenie demokracji bezpośredniej polega na łatwość, polega właśnie na ilości osób, które na takie partie, które chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, zagłosują. Tutaj chciałem przypomnieć, że demokracja bezpośrednia to jest system, w którym kluczową rolę pierwszorzędną mają obywatele i robią to dla obywateli. W związku z tym w systemie demokracji bezpośredniej nie ma lewicy ani prawicy. To jest niezwykle ważne, dlatego że w tej chwili świat polityczny, no mówimy tu o świecie politycznym w Polsce, rozdziera nam kraj na lewicę i prawicę. Takiego podziału nie chcemy mieć. Nie chcielibyśmy nigdy takiego podziału mieć. W przypadku demokracji bezpośredniej nie ma lewicy, nie ma prawicy. Dlaczego? Dlatego, bo każda decyzja podejmowana jest w imieniu narodu.
a więc nie ma mowy o takim podziale lewicy i prawicy. Decyzja podejmowana przez naród jest zawsze dobra dla narodu, bo to jest logiczne. I dlatego to jest taka ogromna zaleta. Tych zalet jest jeszcze oczywiście więcej, natomiast w tej chwili mówimy tylko, czym jest ta demokracja bezpośrednia. Kiedyś miałem takie spotkanie u jednego z burmistrzów i powiedziałem tak. W demokracji bezpośredniej na poziomie gminy decydują o jakimś projekcie gminnym, decydują mieszkańcy gminy. Pan burmistrz mi wtedy po chwili zastanowienia powiedział, aha, to znaczy, że niepotrzebni nam są radni. Ja mówię, radni są potrzebni, dlatego że radni właśnie kreują nowe projekty, inicjatywy na poziomie gminy. To jest ich zadanie. W takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z decyzją gminy, wtedy mamy już w tej chwili technologię, która polega na tym, że każdy obywatel gminy ma małą aplikację, która pozwala mu na głosowanie. Na głosowanie w czasie trwania rady gminy, czy rady powiatu, czy rady miasta. To nie ma znaczenia. Radni są i kiedy są podejmowane decyzje na drodze głosowania, to nie radni głosują. Tylko te aplikacje pozwalają na to, żeby na przykład 10 tysięcy mieszkańców gminy, którzy są na przykład aktywnie na zebraniu właśnie Rady Gminy czy Rady Miasta, to ci ludzie ze smartfonów głosują i jeśli jest głosowana jakaś uchwała konkretna, która była na przykład zaproponowana przez jakiegoś radnego czy radnych, to ta uchwała w ciągu dosłownie paru sekund jest głosowana, ale przez mieszkańców. Dlatego radni są i będą potrzebni, ale w tym momencie, kiedy ta decyzja końcowa pochodzi od mieszkańców, to nie ma mowy o jakichkolwiek działaniach korupcyjnych, bo nie jest żadną tajemnicą, że wiele decyzji, nawet na poziomach właśnie tych samorządowych, nawet gmin czy miast, wielokrotnie niestety jest obarczona tym, że tam działają siły korupcyjne. I wtedy gmina podejmuje decyzję, niekoniecznie może dobrą dla mieszkańców gminy, ale faworyzującą na przykład kogoś. A w tym przypadku jest to niemożliwe. I tak właśnie działa demokracja bezpośrednia. To właśnie jest działanie demokracji bezpośredniej w praktyce. Dlatego właśnie, że mamy system, w którym to obywatele podejmują decyzje, ale narzędziem tego systemu jest WIR, czyli to obywatele danej gminy podejmują decyzję, że tak, ta uchwała może wejść albo może nie wejść. To jest właśnie działanie demokracji bezpośredniej, wykorzystując narzędzie, jakim jest WIR. Mówiliśmy tutaj o gminach, ale ten sam mechanizm stosuje się do innych jednostek administracyjnych, na przykład do miast. Są takie zarzuty, że no to w takim razie my znamy się na poziomie gmin, a już na poziomie miast się nie znamy. No ale to właśnie nie na tym polega, dlatego że my nie głosujemy na osobę. W wyborach na przykład do jakiegoś urzędu głosujemy na osobę. Ale jeśli mówimy o demokracji bezpośredniej, która działa na poziomie na przykład, no powiedzmy sobie, miasta, to jest osoba, która proponuje coś. Więc nie oceniamy osoby, nie patrzymy, kim ta osoba jest, bo to nie ma w tym przypadku znaczenia żadnego. Bo to może być artysta, może to być inżynier, może to być profesor jakiejkolwiek specjalizacji. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co ta osoba proponuje. I to jest podstawowy problem, jaki w tej chwili mamy, że w zdecydowanej większości Polacy są skłonni zawsze, może nie zawsze, ale w większości jednak, oceniać osobę, a nie to, co ona mówi. No przecież to mędrzec wskazuje na palcem
na księżyc, a głupiec patrzy na palec. Więc my mamy możliwość oceny właśnie proponowanego rozwiązania czy pomysłu, a od kogo ten pomysł pochodzi, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, czy dany pomysł jest dobry dla gminy, dobry dla mieszkańców miasta, dobry dla mieszkańców województwa, czy w końcu dobry jest dla całej Polski, dla całego narodu. To jest najważniejsza rzecz. I na to właśnie pozwala demokracja bezpośrednia. Dlatego, że w tej chwili w systemie, jaki mamy, w systemie partyjniackim, no to decyduje o tym kilka osób z danej partii, o losie, o biedzie, głównie w tej chwili narodu. A nie decyduje o tym naród. Przecież wiele ustaw, które są w tej chwili procedowane, albo planowane, albo są już wprowadzone, odbyły się bez kontroli społecznej, bez udziału społeczeństwa. My się nagle budzimy, że w nocy wprowadzono ustawę taką i taką. No jakim prawem? Czy ktoś się pytał narodu o zdanie? Nikt się nie pyta. I dlatego właśnie jest taki chaos legislacyjny w Polsce, chaos ustawowy, bo zarzucani jesteśmy ustawami bez żadnej konsultacji społecznej, bo to, co nazywa się konsultacją społeczną, to jest po prostu kpina z narodu. Ja mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dlatego że stosunkowo niedawno brałem udział w tych konsultacjach społecznych, gdzie było widoczne tak, że aż to bolało, że konsultacje społeczne odbywały się w warunkach takich, gdzie partia, podkreślam, to były propozycje ustaw partyjnych, gdzie widoczne było, że partia już wie, co ma być. A te dyskusje takie, które są zwane właśnie konsultacjami społecznymi, to jest tylko zasłona dymna, żeby można było powiedzieć, że były dyskusje, były konsultacje społeczne. A widać było, że tam decyzja już dawno była podjęta. Ona była podjęta już dużo wcześniej. I dlatego właśnie w demokracji bezpośredniej coś takiego jest niemożliwe. Jeżeli punkt ciężkości podejmowania decyzji jest na niższych poziomach, to na poziomie parlamentu, kiedy mówimy o naprawdę strategiach dla Polski, gdzie strategicznych rzeczach, to tutaj Sejm już nie jest zawalony, ani też nie działa tak jak w tej chwili, gdzie widoczne jest to niemalże każdego dnia, że mamy do czynienia z taką legislacyjną biegunką, bo przecież ustawy są wydawane jak z karabinu maszynowego, bez zastanowienia, bez przemyślenia. Mamy przykłady tego ustawa za ustawą, natomiast odniosę się tu do Szwajcarii jako modelu, nie jako Szwajcarii, jako państwa. Ustawa w Szwajcarii jest podejmowana czy przygotowana przez rok, czasami przez 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że rząd szwajcarski ma ciągle tą świadomość, że jeżeli jakąś ustawę wyda, to rząd szwajcarski musi się zastanawiać nad tym zawsze, że czy czasami ta ustawa nie będzie zawetowana. Innymi słowy, wydamy ustawę, która jest ustawą, której naród nie zaakceptuje. I dlatego trwają długie narady, długie dyskusje, zanim te ustawy w Szwajcarii będą podjęte. Ale one mogą być podjęte, bo parlament szwajcarski nie jest obarczony sterowaniem milionami decyzji w całym kraju. I dlatego właśnie demokracja bezpośrednia tak naprawdę, to się najbardziej widoczne jest w tych najniższych poziomach administracyjnych w Polsce. Byłaby, gdybyśmy takie możliwości mieli.
Thank you.